Cześć kochani, witamy was ponownie. Tym razem, jak widzicie, jest z nami gość specjalny, od którego zaczniemy. Olgierd zwany Krukiem, bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i będziesz nam dzisiaj towarzyszył i tak naprawdę prowadził, współprowadził tą przygodę, za co jestem ci bardzo wdzięczna. I witam też serdecznie moich super graczy, Wronę, Sylwana i Skałę. Cześć. W poprzednim odcinku, jak zapewne pamiętacie, mały Diego został porwany i nasi bohaterowie po pewnej wizji, w której uczestniczyła Magnolia, a także... Która powinna zmienić imię z dźwięką wiedzona wiecznie nafutrowana. Rozpatrujemy to, być może zrobimy głosowanie wśród was, drodzy widzowie, ale wróćmy do konkretów. W tej wizji matka Santiago, Luana i Magnolia dostały pewną wskazówkę, że powinni udać się do Muzeum Złota. I tam też będą teraz zmierzali nasi bohaterowie. Luana bardzo szybko zorganizowała kierowcę, który zawiezie was tam. Jednocześnie wiecie, że ten człowiek jest dość dobrze zorientowany w tym, co się mówi na mieście, w tym, co, czym się emocjonuje teraz prasa, jeżeli chodzi o Pałac Sprawiedliwości. Natomiast to jest coś, co w chwili obecnej zostawiacie obok, bo wiecie, że jeszcze nie jesteście w stanie tam wiele zdziałać. Jedziecie do muzeum. Droga nie trwa długo. Zresztą, a może tak wam się wydaje przez to, że jesteście podenerwowani. Jeżeli chcecie ze sobą zamienić kilka słów jeszcze w samochodzie, to jest taka możliwość. Luana jest milcząca. Ona jest zupełnie skupiona na tym, żeby jak najszybciej odzyskać syna. Patrzy się po waszych twarzach z takim poczuciem winy, a jednocześnie widać, że cieszę się, że wam się do tej pory nic poważnego nie stało. Santiago tak patrzy troskliwie na swoją matkę, próbuje tak głęboko złapać z nią kontakt wzrokowy i mówi: spokojnie, mamo, znaleźliśmy trop, to pewnie też i Diego znajdziemy. Na pewno nam się uda, tak jak na nas patrzy. Musi się udać, to się musi udać. I widzicie, że z każdym... Magnolia nie mówi tego głośno, bo oczywiście sytuacja tego nie dopuszcza, ale w głowie sobie myśli, śmy znaleźli, ale tupiemy. Ale nie mówi tego głośno. Nie broń Boże. Jak sama stwierdziłam. Z każdym przebytym metrem, a potem kilometrem, który przybliża was do muzeum, jesteście przynajmniej o tyle spokojniejsi, że wiecie, że działacie, że robicie coś, co was przybliża być może do uwieńczenia tych poszukiwań sukcesem. Może małemu jeszcze nic się nie stało. Bo zauważył, że no, kierowcy ogłuszyli, więc to daje jakąś nadzieję, że nie jest to ktoś, kto jest po prostu bezmyślnym i okrutnym mordercą. A może po prostu dobrze się maskuje i najlepsze zostawia na koniec. Ale muzeum. Jesteście już na miejscu. Nawet nie zauważyliście, kiedy ta droga minęła wam. Widoki przed oknem samochodu zmieniały się jak w kalejdoskopie, ale to wciąż to samo zatłoczone, rozbrzmiewające odgłosami, okrzykami, muzyką, która teraz jest... Nie brzmi tak jak zwykle, jest jej mniej. Dominują podenerwowane i głosy, które przekazują sobie informacje z ust do ust. Wy natomiast podjeżdżacie pod muzeum, poznajesz ten budynek Magnolia, bo to jest wierne odbicie tego, co zobaczyłaś w swojej wizji. I wiecie, że to jest taka pora, że możecie normalnie wejść jak po prostu zwiedzający. Natomiast czy rzeczywiście w taki sposób chcecie to zrobić? Jak chcecie wejść? To jest moje pytanie. Patrzę na Luanę, mówiąc, jesteś w stanie go... Na cały czas nie wiemy, kto go zabrał, ale podejrzewam, że w
Po drugiej stronie go nie ma, tylko jest gdzieś tutaj. Co to jest, w ogóle, co to jest w ogóle za miejsce? Kto ma nad tym kontrolę? Kto tu rządzi? To jest jakiś kartel, jakaś agencja rządowa? Co to jest? Masz na myśli to, kto rządzi? Kto się czuje tutaj bezpiecznie, jak kogoś porwał, to go zabiera tutaj. Faktycznie ona, widać, że te słowa trudno przychodzą jej przez gardło, ale kartel to jest to, co przychodzi mi do głowy, ale widzisz, ja nie sądzę, że my znajdziemy go tutaj. Ja sądzę, że my tutaj znajdziemy kolejną wskazówkę, gdzie on może być. My podążamy jego tropem. Tak, no kto by zabierał chłopaka do muzeum? W świecie idealnym tutaj znajdziemy to złote skrzydło, o którym gadała Harpia. Dobra, może jednak działajmy i potem się przyznamy. Chyba wchodzenie jako turyści nie jest najlepszą opcją. Dobra, polujemy po twojemu, to ty podejmujesz decyzję, Luana. Dobrze. Więc zróbmy tak, żeby naprawdę nie rzucać się w oczy i porządnie się rozejrzeć. I wy dokładnie wiecie, co to znaczy. Że w takim budynku, bo faktycznie on jest bardzo duży i Luana tak się zastanawia, mówi, znam, byłam w tym miejscu kilka razy i znam kilka sal, które o tej porze powinny być w miarę puste. Oczywiście będzie ochrona i tak dalej. Czy można powtórzyć, bo mnie na moment wyrzuciło? Tak, powiedziała, że zna kilka sal w tym naprawdę dużym budynku, które o tej porze powinny być w miarę puste. To znaczy oczywiście, że gdzieś tam będzie ochrona, ale ona mówi, od czegoś trzeba zacząć. Rozejrzyjmy, wejdźmy normalnie, spróbujmy się rozejrzeć tak wstępnie i zobaczmy, gdzie i w którym kierunku będziemy chcieli zyskać więcej szczegółów. A wtedy spróbuje nas po prostu wprowadzić głębiej. Na razie wejdźmy normalnie. Tak, po prostu. O tej porze nikogo to nie zdziwi. Tym bardziej, że to miejsce jest często odwiedzane przez turystów, a wy, i patrzę na Bo i na Magnolię, jesteście naszymi gośćmi. No i w sumie jesteście tutaj turystami, więc wiem też, że Diego ma swoje dojścia tutaj i jeżeli będę wam chciała załatwić, powiedzmy, wycieczkę bez przewodnika, to da się to zrobić, tak? Dajcie mi moment i za chwilę do was wrócę. Muszę tylko powiedzieć, komu trzeba, w ile osób będziemy i nie będą nam przeszkadzać. I nikt nie będzie zadawał pytań. Tylko poczekajcie. Poczekajcie w samochodzie, albo przy samochodzie, jeżeli wolicie. I ona faktycznie pewnym krokiem się kieruje do takiego bocznego wejścia, najwyraźniej dokładnie wie, gdzie idzie. Wy zostajecie przez chwilę, możecie jeszcze moment ze sobą porozmawiać, a ona za chwilę wróci po prostu z informacją, że możecie wchodzić. I które? Magnolia skorzysta z tej okazji, żeby wysiąść i zapalić papierosa. Skoro już jakby ustaliliśmy oficjalnie, że jej ojciec nie ma nic przeciwko temu, że robi rzeczy, to nie będzie się z tym jakoś specjalnie ukrywać. Palisz papierosa. Wy stoicie w milczeniu. I rzeczywiście szybko mija ten czas, kiedy słyszycie odgłos kroków. Luana wraca i mówi, tędy, chodźcie. To nie jest oficjalne wejście, ale dla specjalnych gości to wiadomo. I tak jak mówiłam, nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie zadawał pytań i nie dziwił się temu, co się tutaj może wydarzyć. Proszę, chodźcie za mną. I prowadzi was właśnie takim bocznymi drzwiami. Wchodzicie do takiej małej, od razu wchodzicie na salkę, która jest pełna eksponatów.
wiecie, tak jak normalnie to główne wejście jest po prostu, są te takie czerwone odgradzacze, te takie sznury stoi, jakieś tutaj nie. To jest boczna salka, mała i jest tam rzeczywiście, jeżeli, gdyby nie sytuacja, w której wy się znajdujecie, to paślibyście oczy tym, co się tam znajduje, bo to jest kilka przepięknych, niektóre są złocone, niektóre są ze szczerego złota eksponatów. Widać, że to ma robić wrażenie na każdym, kto tutaj wejdzie. To ma bić po oczach. Jeden to jest taka tiara, bardzo pięknie wysadzana takimi delikatnymi chyba cyrkoniami. I bardziej wydaje się, że to jest coś, co ma wartość historyczną niż rzeczywiście kruszca, z którego jest wykonana. Ale jest kilka przedmiotów, które są widać. To widać, nawet nie trzeba brać ich do ręki, żeby zobaczyć, że są masywne, że są ze szczerego złota. To miejsce jest piękne, ale jest na swój sposób przytłaczające. Luana, przechodzicie przez tą salkę, bo ona tylko tak kręci głową dalej. Mówi, to jeszcze nie tu. Przechodzi do następnego pomieszczenia, które jest trochę większe, ale tam już widzicie, że są. To jest taka sala, która jest bardziej przypomina wam wenecki styl. Tam jest dużo złocistych elementów strojów, jakichś pozłacanych sukien, tak jakbyście sobie wyobrazili lokalnych i turystów na placu Świętego Marka w karnawale. I oczywiście oprócz tych złoconych elementów, oprócz pasów, strojów, nakryć głowy, wasz wzrok od razu przykuwa jedna rzecz. Maska. Złota, przepiękna maska, która wygląda tak, jakby w momencie, kiedy tam weszliście, po prostu od razu się na was patrzyła. Nie musicie. Orientujecie się, że to chodzi o to, w jaki sposób są wykrojone otwory na oczy. Ale ktoś sobie zadał mnóstwo trudu. To jest tak bardzo koronkowa robota. Ta maska jest prosta, a jednocześnie wystylizowana tak, jakby wodziła tymi pustymi oczodołami za każdym waszym gestem, za każdym waszym krokiem. I prawdę mówiąc, choć omiatacie wzrokiem całe pomieszczenie, to ta maska jest tym, co przykuwa wasz wzrok na dłużej. Jakkolwiek to brzmi, ja chcę odpowiedzieć tej masce spojrzeniem. Chcę jej po prostu popatrzeć prosto w te puste oczodoły. Gruku, czym odpowiadają te oczodoły? Oczodoły nie odpowiadają niczym. Natomiast pierwsza rzecz, która dzieje się dziwna i której wszyscy wy doświadczacie, to tak jakby cała sala zadrżała. Pomimo tego, że no nie ma tutaj trzęsienia ziemi, że nie ma żadnego wybuchu, prawda, gdzieś w okolicy, poczuliście się tak, jakby cała podłoga zadrżała, jakby szyby zadrżały. Po chwili orientujecie się, że to nie miało miejsca w naszym świecie. To było jakby jakiś wybuch dosłownie po drugiej stronie bariery. Mijają sekundy, ułamki sekund, wymieniacie spojrzenia. Po chwili na sekundę tracicie wzrok. Znowu odzyskujecie. Za oknem robi się ciemno. Ściany sali zaczynają delikatnie lawirować, zaczynają się poruszać w jakimś nieznanym zupełnie sobie tempie. I coraz bardziej macie wrażenie, że opuszczacie telurię. Że zaczynacie się jakby przenosić do jakiegoś miejsca duchowego. Jest to bardzo dziwne. Nigdy z niczym takim nie mieliście bezpośrednio udziału. Tak jakby ta maska zareagowała na was i coś się zaczyna, krótko mówiąc, dziać. Tak? Po chwili z oczodołów maski zaczyna wypływać gęsty dym.
gęsty, ciemny dym, który zasłania całą podłogę. Dym, który nie pachnie, który nie dusi, który mimo wszystko jednak powoduje no, pewien strach i obawę, tak? Dym jest to dziwne. Nie ma tu żadnych szyb, żadnych szkieł, tak? Przed chwilą ta maska była za głębokim opancerzonym szkłem. W tej chwili jakby przestało ono zupełnie istnieć. Ten dym robi się coraz gęstszy, zaczyna coraz bardziej unosić do góry całą maskę. Maska zaczyna nagle pojawiać się gdzieś tak na wysokości mniej więcej 2-3 metrów. I ku waszemu zdziwieniu z dymu zaczyna wokół maski układać się jakby postać. Jakby człowiek, ale on jest cały skuty tylko i wyłącznie z dymu. Jedyne, co tak naprawdę jest pewnego w jego wyglądzie, to to, że jego twarz to twarz złotej maski. Czy ja mam jako to, kim jestem, jakiekolwiek pojęcie, co tu się właśnie zadziało, z czymkolwiek, o czym mnie uczyli w tematach duchów, cokolwiek mi dzwoni? W tematach duchów, mimo tego, że nie jesteś jeszcze jakimś bardzo zaawansowanym teurgiem, jednego, co ty na początku cię nauczyli, to, że można spodziewać się praktycznie wszystkiego. Po drugie, nie musisz mocno sobie... Nie spotkałaś się nigdy z czymś takim, tak? To jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Co więcej... Nie czujecie lęku. Jesteście poddenerwowani, bo to nie jest coś, co zwykle się zdarza, prawda? Natomiast ewidentnie nie ma tutaj zgnilizny żmija. Tak? Ta postać, ten duch, ta zjawa, zaraz zobaczymy, kto to jest, w rzeczywistości jest jakby zbudowana z bardzo podobnej do was energii duchowej. Więc nie ma przerażenia, tak? To po prostu czuć, prawda? Za każdym razem Garu, kiedy przymierzają świat duchów, spotykają się z animalistycznymi odbiciami zwierząt, roślin, ale bardzo często dostrzegają splugawienie żmija, dostrzegają sieciowość tkaczki, prawda? Albo taką pierwotną energię dzikuna. Tu odwołując się do tej triady, ten dzikun byłby jednym z najsilniejszych elementów. Okay. Jeśli dobrze zrozumiałem, jesteśmy przeniesieni bez własnego udziału do świata duchów, tak? To jest. Tak. Tak. W takim razie, bo. I co więcej, nie macie pewności, czy to jest penumbra. Bo skłaniam się głęboko, mówię, witaj, potężny duchu. Wyprzedziłeś mnie, ponieważ ja też chciałam się od razu zdeklarować, że. Luana też się kłania, wypowiadając te słowa, ale w jej wzroku miga coś na kształt rozpoznania. Ona chyba jakby gdzieś go już widziała. Próbuje sobie przypomnieć, witając się z należytym szacunkiem. Witajcie, podróżnicy. Kim jesteście? Co was tu sprowadza? Aha. Czyli to po prostu takie zwyczajowe powitanie. Na to wygląda. Nie odpowiada. Maska cały czas wisi w powietrzu, dym cały czas, prawda, kreuje tą sylwetkę. Wyraźnie czeka na waszą reakcję. Patrzę na Luanę, nie? Jakby zakładając cały czas, że jednak mimo wszystko jesteśmy w jej sferze kompetencji, to daje jej szansę na to, żeby się przedstawiła pierwsza, ale daje jej krótką chwilę, zakładając, że to nie jest sytuacja, w której możemy sobie pozwolić na to, żeby było widać, że się wahamy. Więc ona tak występuje trochę do przodu i mówi: ja jestem Luana Alegria Perdida, radość utradzona Cueva, i jestem teurgiem
srebrnych kół. Znam cię, Luano. Też wydawało się. Pamiętasz tego, ale już kiedyś się spotkaliśmy. W tym miejscu. Nie przypadkiem prowadziłaś tutaj bliskie ci osoby. Ale pamięć o tym dopiero później powróci. Kim są twoi bliscy? Stawcie się, proszę. Ja jestem budzący gniew. Ragabasz pomiotu Fenrisa. Homid Fostern. A to... Pokazuję. Ja bym chciał ich przedstawić, ale za chwilę się zamykam i daję mówić Magnali. Dotknięta wiedzą. Teurg pomiotu Fenrisa. Ostatnia krew. Teodok srebrny. Jesteśmy tu, bo szukamy dziecka. Porwano go, a ta sprawa wydaje się mieć jakiś związek z tym, o czym wspomniała Magnolia, że wspominałaś o złotym krzydle? Złotym... Nie jest pan pierwszym duchem, z którym mamy przyjemność. Poprzedni wysłał nas na poszukiwanie złotego skrzydła i mamy nadzieję, że być może w tym miejscu jest szansa znaleźć jego ślad. Nie jestem żadnym duchem. Przepraszam? Jestem echem głosu Złotoustego. Słowa, które wypowiedział setki lat temu, które miały pozostać w tej masce i oczekiwać, aż właściwe osoby się znajdą. Co nie znaczy, że nie mogę wam pomóc. Jak o może... jakim dziecku mowa? To mój młodszy syn Diego, Diego Junior, on nie ma wilkołaczego imienia, bo on jego ojciec jest krewniakiem i on nie wiemy nawet, czy się przemieni, czy będzie taki jak my, ale to jest tylko dziecko. A oni go po prostu zabrali. I mam nadzieję, że jeżeli zyskają, jeżeli uda im się nam zdobyć to złote skrzydło, to może przybliży nas to do odnalezienia chłopca, bo to jest jakoś związane. To Diego Junior. Tak brzmi jego imię. Nie znam tej osoby, ale znam kierunki. To kierunki nas tutaj przywiodły. Wiedziałam, że tutaj znajdziemy wskazówki. Jak możesz nam pomóc? Czy jesteście godni, by zdobyć tą wiedzę? Tak. Awatary wasze wydają się bardzo dzikie i groźne. Czy poczuliście nagle jakąś... Właśnie jako Homid, czy jako Klinos? Skoro chodzi o awatary. Jesteście w Homidach, natomiast wszyscy nagle poczuliście coraz większy niepokój i... No, nie chcę powiedzieć, że strach, natomiast jakiś pierwotny wewnątrz was instynkt zaczyna wzbudzać taką pierwszą alarmową, prawda, pierwszy alarmowy sygnał. To ja myślę, że ja tak na wszelki wypadek, jak zawsze, kiedy czuję, że coś jest nie tak, mam taką możliwość, rosnę do największego rozmiaru, jaki jest dla mnie możliwy i pokrywam się szarym futrem. Guess what? Same. Santiago zostaje w tej formie. Będziesz nas sprawdzać? Wielu tu przybywało przed wami. Wielu szukało swojej drogi. Nie wszyscy ją znaleźli.
Ale wy, zmiennokształtni, jesteście bliscy mojemu sercu. Niech zatem przemówią duchy, z których wasza krew pochodzi. Podnosi te zbudowane z dymu ręce. Stawia je, wyciąga je w waszą stronę. I nagle jakby z palców, z jednej i z drugiej ręki zaczynają tworzyć się dwie istoty. Ta, która jest po lewej stronie, to wilk. To duży, wielki wilk, który jest na pewno większy od zwykłego, żywego takiego, prawda, przedstawiciela tej rasy. Można by powiedzieć, że wielkością jest rozmiaru hispo, prawda, tej formy dużo większej, ale nie wygląda jak hispo. Wygląda jak piękny, szary, wściekły Fenris. Z drugiej ręki natomiast dym formuje kształt, który unosi się w powietrzu, który trzepocząc skrzydłami zaczyna latać dookoła sali. To piękny srebrny sokół. Maska zaczyna migać, dym zaczyna ją opływać i już po chwili postaci, która przed chwilą do was przemawiała, nie ma. Jest tylko i wyłącznie wilk, który wygląda niczym Fenris, i sokół, który na pewno jest bliski wszystkim srebrnym kłonom. Wilk zaczyna warczeć. Wyraźnie wbija wzrok mimowolnie budzącego gniew. Robię krok do tyłu, pochylam się, ale nie chcę. W moim szacunku ma nie być strachu, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko będzie to utrzymać, ale wiem, że okazanie strachu przed Fenrisem jest błędem. Tylko ciągle w głowie gdzieś mi się kojarzy, czy to jest Fenris, czy to jest sztuczka. Trudno powiedzieć stuprocentowo, tak? Trudno powiedzieć. Im dłużej tu jesteście, tym bardziej się orientujecie i sądzę, że bardziej to, bo ty, pomimo że nie jesteś teurgiem, to mimo wszystko masz doświadczenie Luciana jako garu, które no już są po tej stronie, prawda, trochę dłużej. Coraz bardziej się orientujecie, że to na pewno nie jest penumbra. To może być jakiś wymiar, tak? Tylko o ile wilkołaki są uczone, że jest kilkanaście wielkich królestw, prawda? To tyle są świadome też, że mogą istnieć pewnego rodzaju coś, co można by nazwać wymiarem kieszeni, tak? Jakby małe dosłownie pewne wymiary, które najczęściej kreowane są przez bardzo potężnych magów. Bo sądzę, że na pewno Bo ma świadomość istnienia innych nadnaturalnych. Natomiast czy szczeniaki coś o tym wiedzą? No nie chcę tutaj odpowiadać za głównych prowadzących. Na pewno wiedzą o tyle, o ile mogli przebąkiwać im, bo to jest tak, że w momencie, kiedy wkraczasz w ogóle do tego świata i dowiadujesz się, że jesteś sam bądź sama istotą naturalną, to z tym przychodzi też świadomość, że nie jesteście jedyni. Czyli wy możecie nie mieć znajomości magów, ale że ktoś, że tacy istnieją gdzieś w jakimś wymiarze? Tak, jak najbardziej. Bez szczegółów, ale tak. Więc co? Sytuacja zaczyna się dynamicznie zmieniać. Znowu błysk. Ćwierć sekundy, nic nie widzicie. Po chwili, kiedy wasz wzrok znowu wraca, bo i dotknięta wiedzą, jesteście w środku lasu. Natychmiast zrywam się z kolan. Wielkie, majestatyczne drzewa, a zima, noc, gruby śnieg, trzaskający mróz. Momentalnie przechodzi was zimno, widać parę z nozdrzy bijącą. Wilk zniknął. Gdzieś odskoczył. Węże. Co czuję? Co tutaj w okolicy czuć? Coś
co ma nas na coś naprowadzić. To jest jakaś próba. Zakładam, że to jest jakaś próba, że czegoś mamy szukać, coś mamy zdobyć. Las wydaje się zbyt symetryczny. Wydaje się, że wszystkie drzewa są wręcz identyczne, co już zaczyna dawać pewne przypuszczenie, no, że nie przerzuciło was w inne miejsce, ale to jest dalej jakaś taka domena umbralna. Tymczasem, jeśli chodzi o pozostałe dwie postacie, znowu tak samo przestrzał, tak? Znowu na chwilę zamknięcie oczu. I w tym momencie Luciana i Santiago znajdujecie się w górach. Wysoko w górach, szczyty majestatycznie znowu wydają się zbyt symetrycznie, prawda, w paśmie dookoła was horyzontu ustawione. No natomiast ta piękna gwiezdna noc, piękna luna i ten olbrzymi sokół, który nad wami krąży, który, szczerze powiedziawszy, jest w tej chwili chyba większy od Krynosa. Oczy jego błyskają. Rzuca się Pikuja. No dobrze, moi drodzy. Z naszej namaszczone... strony to będzie tak, to oczywiście wykonaj rzut. Z naszej strony to będzie tak, że widząc, Luana sobie zdaje sprawę z tego, że to jest próba, ale jakby ty, Santiago, widzisz, że to jest jej instynkt, że ona chce wyjść przed ciebie, że ona chce ciebie zasłonić, że ona, że możesz teraz postąpić albo zgodnie z odwagą, czyli jakby nie chować się za matką i stanąć naprzeciwko niego, natomiast i ona tego nie będzie w żaden sposób negowała, ale jej naturalnym instynktem jest to, że ona będzie chciała wyjść przed ciebie. Na tego pikującego ptaka. Santiago ma w sobie wiele pokładów odwagi, co może nie jest tak widoczne, ale taka jest prawda o nim, więc absolutnie nie chowa się za mamą i staje obok niej. Sokół pikuje. Niczym uderzenie gromu. Wydawało wam się, że jesteście przygotowani, by go odeprzeć, tak? Walczyliście już, zwłaszcza Luciana była przyzwyczajona z przeciwnikami, którzy są szybcy, którzy potrafią korzystać ze swojego szału. Ten atak był jak uderzenie gromu. Sokół uderzył z całej siły w Lucianę. W jakiej byłaś formie? W Krynosie? W Krynosie, tak. W Krynosie, no, to bardzo dobrze. Dlatego przeleciałeś dynamicznie kilka metrów do tyłu. Na szczęście nie spadając z góry, pazurami słyszysz Santiago, jak pazury wbiły się jej w skałę, tak, aż krew bryznęła z jednej ręki, częściowo zwisa z góry. Sokół tym razem już powoli robi kolejny nawrót. Twoją stronę. Zgadnijmy, kto jeszcze nie jest w Krynosie. Właśnie to jest ten moment, kiedy no, to nie jest chwila, kiedy warto być w postaci ludzkiej, więc jeżeli zdążę, to chciałbym się tutaj stoczyć. Jak wydasz punkt strzału, to zdążę. Można przechodzić na dwa sposoby. W sytuacji kryzysowej, stresowej najlepiej jest spalić punkt strzału. Mam déjà vu, nie wiem dlaczego. Padam w ten szał dlatego... i przestaczam się. Doświadczeni gracze zmieniają postać trochę przed wybuchnięciem konfliktu, żeby nie powiedzieć, że przed rzutem na inicjatywę. Ja nie robię tak, że wstrubię to, co skała, ani trochę. Okej. Okay. Znaczy to zmieniłeś był świadomy. Zmieniłeś się w Krynosa. No i tutaj robimy to samo. Sokół rzuca się. Pikuje. Masz o tyle szczęście, nie wiesz, czy jesteś szybszy od Luciany, sądzę bardziej, że byłeś po prostu przygotowany na prędkość tego uderzenia, bo wcześniej widziałeś już, jak on uderzył. Udało ci się, kiedy ten z impetem olbrzymie uderzenie w ciebie, do ciebie dociera, kiedy nie jesteś w stanie powiedzieć, czy zostałeś uderzony dziobem, skrzydłem czy szponami, udaje ci się tak zamachnąć szponami, że czujesz, jak po prostu pazury
Te długie, potężne pazury na tej wielce umieśnionej łapie wbijają się, łamiąc skrzydło. Brysk, jesteś cały w posoce, ale sokół przeleciał i dalej po niebie kołuje, tak jakby nic mu się nie stało. W tym czasie po drugiej stronie, w lesie, myślę, że Beau chce... Znaczy ja chcę w tym momencie przejechać pazurami po jednym z drzew, ostrząc je tak, jak nauczyły mnie tego duchy. Spodziewam się, że... pazury. Tak, spodziewam się, że coś będzie się działo złego. Więc staram się być gotów na wszystko. Obserwuję tylko raz na jakiś czas, gdzie jest Magnolia. No właśnie. Magnolia bardzo dynamicznie przeleciała tuż przed tobą. Co? Tak. A, nice. Kości. Uderzenie przyszło w plecy. Nie było honorowe. Co już jest dosyć dziwne. Mhm. Nie było uderzenia łapami, nie było uderzeniem pyskiem. Podejrzewam, że twoja postać nie ma doświadczenia, kiedy by jakiś rozpędzony taran w nią uderzył, ale w tej chwili, w ćwierć ułamku sekundy, gdybyś miała spekulować, co to było, to byś obstawiała na jakiś taran. Bo widzisz, krótko mówiąc, jaki Krynos przelatuje, uderzony chyba bokiem ciała Fenrisa. Fenris jeszcze bardziej urósł. Moja deklaracja, że od razu staram się pozbierać z ziemi cokolwiek tu zmienia. Nie zwraca na nią uwagi. Ona leży parę metrów dalej, powiedzmy 10 metrów dalej. Nic poważnego na szczęście jej się nie stało. Natomiast no, warczy, wbija w ciebie wzrok, no i chyba będzie atakować. Tak, więc ja zrobię dokładnie to samo, w sensie wpatruję się w niego, wbijam wzrok i w momencie, kiedy widzę, że on się rzuca, staram się również rzucić. Chcę chwycić za kark. Jakkolwiek podejrzewam, że zębami już nie jestem w stanie, to przynajmniej obydwiema łapami, tak żeby wbić gdzieś pazury i żeby ściągnąć go z drogi w stronę Magnolii. Okej. Okay. Żeby go ściągnąć z tej drogi, tak żeby właśnie nie, żebyśmy nie wpadli na nią, bo spodziewam się, że pociągnie mnie za sobą. Dwie dziesiątki. Słuchaj, można powiedzieć, że wasze skok i uderzenie było symultaniczne. W tym samym momencie, jak dwóch, prawda, sportowców w momencie strzału, wyskoczyliście na siebie. Udaje ci się. Udaje ci się jedną łapą wbić w, trudno powiedzieć, plecy, bok, no gdzieś w połowie ciała. Natomiast przeszywa cię potężny ból, ponieważ twoja druga łapa znalazła się w centrum jego paszczy. Czujesz miażdżenie kości. Nie będę czuł bólu, bo w tej walce może mi być to potrzebne. Więc zapominając o tym, co się dzieje z moją ręką, tak samo znów, jak nauczyły mnie duchy, gryzę, gdzie popadnie. Okej. Okay. I jeszcze gdzieś w międzyczasie chcę wywarknąć: wstawaj, jesteś Fenrisem. No właśnie... Czekam na drugiego Fenrisa. Czy mi się wstać, czy ja tam leżę, tak, i mnie nie ma? Wstałaś, zerwałaś się, nie wstałaś, bo to nie jest moment na wstawanie. No. Chwila dezorientacji, w którym miejscu się znajdujesz i widzisz, co się dzieje, tak? Widzisz, jak Beau po prostu zaczyna coraz bardziej kompulsywnie gryźć, drapać łapą. Trudno jest powiedzieć, czy zaczyna wpadać w szał, czy jest to strachem motywowane, no nie wiadomo. Z drugiej strony widzisz wilka, który zaparł się swoimi czterema łapami, który miażdży jego rękę. Wśród tego wycia, wśród tego hałasu słyszysz dźwięk łamanych kości. No i to jest ręka, tak? No. Była. Nie wiem, czy ja mogę to zrobić, czy mam na to jakiekolwiek szanse, ale biorąc pod uwagę, że jakby oni są w tym klinczu, ja bym chciała doskoczyć i spróbować wydrapać mu oczy. Oczywiście nie Beau, tylko przeciwnikowi. No ty. Nie ma problemu. Uszkodzić sobie najmocniej. Tylko na czujność. Okej. Okay.
Udaje ci się, my z tej z drugiej strony, tak? Skok, pazury, czaszkę. Jedno na pewno czułaś, jak pazury wbijają się w oczodół. Drugie bardziej przeszły po twarzy. Jęk, pisk, skomlenie. Wilk odrzuca Bow, który... Ciekawe. Pada w szał. Ach. To ja mu tak łatwo nie odpuszczę. Wszystko zaczyna się dziać bardzo, bardzo szybko. Nie widziałaś jeszcze chyba nigdy Garu, który wpada w szał, który traci nad sobą całkowicie kontrolę. I obojętnie, czy jest, prawda, to Arun czy Ragabasz, to jest Fenris, tak? Garu, kiedy tracą nad sobą kontrolę albo okazują się tak zwanym strachem lisa, ogon podkulają i uciekają tak długo i tak szybko jak można, albo wpadają w bersek i atakują. Tu mamy do czynienia z tym drugim momentem. Czasem po tym jest im wstyd, bo niekoniecznie robią wszystko w zgodzie z honorem i tradycją wilkołaczą. Czasem mogą czuć dziwny posmak w ustach, którego normalnie nie powinni czuć. Czasem mogą wpaść w tak zwane jarzmo żmija i taki niepohamowany szał może skończyć się, że taki Garu no nie staje się od razu zły, nie staje się tancerzem czarnej spirali, ale narasta w nim taki stygmat zepsucia, prawda? To jest jeden z kolejnych kroków, który może się pojawić. Tak więc, bo został odrzucony, wpada w szał. Wilk. Jak, bo został odrzucony, to jakby... Ciekły odrzuca się. Jest koło ciebie, ale wyraźnie ten brak oka powoduje, że jest dezorientowany. To i na chwilę zrobimy przerwę. Tak, na chwilę zrobimy przerwę, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na szczycie góry. Bo intuicja mi podpowiada, że Luciana jedną rękę chyba właśnie przestała trzymać się skały. Luana, tak, zdecydowanie nastąpił taki moment. Mhm. Santiago, dostrzegasz, że to uderzenie nie tylko nią rzuciło, ale również ma chyba dziobem rozerwaną jedną łapę. W takim razie chcę jak najszybciej rzucić się w jej kierunku i pomóc jej. Sokół pikuje i ku twojemu zdziwieniu nie atakuje cię, tylko siada na ziemi parę metrów dalej. Teraz widzisz, jak wylądował, jak zatrzepotał skrzydłami, że jest to olbrzymi ptak większy od Krynosa. Ale patrzę na ciebie. To się na chwilę zatrzymuję i odwzajemniam to spojrzenie. I też chciałbym tak na niego spojrzeć i może zastanowić się, co zobaczę w jego oczach, czy cokolwiek uda mi się odczytać, dowiedzieć. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz własne odbicie. Natomiast Luciana chyba długo się tak nie utrzyma sama. On zamarł, tak? Nie jesteś w stanie nic wyczytać. Równie dobrze może za sekundę cię zaatakować, tak, jak i za sekundę znowu zniknąć. No właśnie, ale skoro teraz nie atakuje, to nie będę czekał, aż zacznie to robić, więc dalej biegnę do mojej matki i jej pomagam. Ciągasz ją. Tak. Pomimo tego, że jest w postaci Krynos i ma też rękę mocno uszkodzoną, mocno poranioną, nie ma w niej wściekłości. Jest bardziej przerażenia. Widzisz tak, jakby nagle zaczynała się załamywać. I ku twojemu zdziwieniu zaczyna się zmieniać z postaci Krynos, powoli przechodząc w postać Glabro, aż po chwili widzisz ją w postaci Chomit, klęczącą na podłodze z zakrwawioną ręką, zapłakaną i wręcz oszołomioną
Sądzę, że widząc swoją matkę w tym stanie, Santiago nie zastanawia się zbyt długo. W tym nawet nie ma jakichś logicznych myśli czy rozumowania. Zbiera w nim wściekłość i chce się rzucić na tego ptaka atakując. Najlepiej, jeżeli to możliwe, chciałby złapać swoimi łapami gdzieś jego szyję w takim usiłku i po prostu albo zmiażdżyć, albo go po prostu dusić jakoś. Dobrze. 10, żeby nie było. Udaje ci się. Pierwszy raz w życiu, ale ta refleksja dotrze do ciebie oczywiście później, kiedy będziesz wspominać ten moment, bo teraz nie ma czasu na myślenie. Pierwszy raz w życiu udało ci się dokonać czegoś takiego, tak imponującego ze swoim ciałem, ze swoją wściekłością, tak ukierunkowanego, tak niechaotycznego. Udało ci się rzucić na wroga, wiedząc, że najprawdopodobniej jest potężniejszy, nie mając pewności zwycięstwa, a mimo wszystko osiągnąć swój cel. I kiedy wbijasz te pazury, sokół trzepie skrzydłami i nagle zaczyna się poddawać. Po drugiej stronie tymczasem ściany. Magnolio, co ty robisz? Bo chcę go pozbawić też drugiego oka. Okej. Okay. Atakujesz głowę. Trafiasz w pysk. Oko niestety nie. Okej, okay, no natomiast, to jakby obok tak, ciebie. Najwięcej krzywdy. Obok ciebie w ułamku sekundy pojawia się Bo. Bo, który stracił nad sobą kontrolę, który rzuca się na Fenrisa i zaczyna go rozrywać. Który w swojej furii skupił się chyba na obszarze żeber i każdym kolejnym uderzeniem zaczyna rozdzierać ciało. Robi to pomimo tego, że tak naprawdę nad lewą swoją ręką praktycznie nie ma kontroli, ona jest strzępem. Znowu pysk, znowu powrót do znanego wam miejsca, powrót do tej sali, której ściany cały czas nieustannie się zmieniają, której za oknem widać noc, ale nie ma żadnych znanych punktów, której złota maska i zbudowane z dymu ciało znajduje się przed wami. Jak w tej chwili wyglądacie? No cóż, osoba, która was tu przyprowadziła, siedzi na podłodze płacząc, ale nie ma rozerwanej ręki. Santiago, jesteś w postaci Homid. Tylko ręce trzymasz tak, jak przed chwilą trzymałeś głowę sokoła. Magnolia, prawie się potknęłaś. Chciałaś zadać kolejne uderzenie, ale zorientowałaś się, że uderzyłabyś powietrze, bo tutaj już wroga nie ma. Jesteś w postaci Homid. Bo jest w Krynosie. Ja od razu zwracam uwagę na niego. Nie ma rozbitej ręki. Nie ma na sobie żadnych najmniejszych obrażeń, ale ma wściekły, czerwony wzrok. Wasz gospodarz na szczęście podnosi rękę zbudowaną z dymu. Dłoń na sekundę staje się jakby złota. Złoty snop światła uderza w jego głowę, jego twarz i go powoli uspokaja. Bo dochodzisz do siebie, odzyskujesz przytomność, ale chwilę ci zajmie zrozumienie, co się wydarzyło, bo nie wiesz, co tak naprawdę się przed chwilą działo, nie wiesz, skąd się tu wziąłeś przed chwilą, tylko pamiętaj, że traciłeś nad sobą kontrolę, rzucałeś się na Fenrisa i czujesz przeszywający potworny ból swojej lewej łapy.
która tak naprawdę nie powinna cię boleć, bo jak właśnie widzisz, jest przecież cała. Zmieniasz się powoli w Hamida. Niekoniecznie z własnej woli. Gospodarz przemawia do was słowami. Okazaliście się godni, dziecięta wilcza. Prawdziwą naturę można poznać wtedy, kiedy konfrontujemy się z tym, co jest nam przeznaczone. I powiem wam, że ci podróżnicy, którzy byli przed wami, nie przeszli tej próby. Właśnie nie byli pomiotami Fenrisa. Wydaje się, że nie wszyscy tutaj nimi są, ale to znaczy, że to dobry początek. Ale tylko początek. Santiago, nie zważając na to, co się dzieje, pochyla się do swojej matki, chce pomóc jej stać i po prostu ją objąć. Nie wie, co się stało w tym. Ona dość szybko próbuje tak energicznie sobie otrzeć te zapłakane policzki i doprowadzić się jakoś do stanu. Widać, że jest jej głupio i że jest zła na własną słabość, ale jednocześnie pozwala ci w pewien sposób dać sobie pomóc, bo po prostu w tym momencie tego jakby potrzebuje. Natomiast widać wyraźnie, że ona chce stanąć na własnych nogach i jakby skonfrontować się dalej z tym kimś, ktokolwiek jest tutaj gospodarzem i słuchać, co on ma dalej do powiedzenia. Więc jakby wspiera się tak trochę na twoim ramieniu i... Okazaliście się godni. Godni mego głosu. Ale czy zasłużyliście na wiedzę, którą mam wam przekazać? Czy potraficie być wystarczająco szczerzy, by podzielić się swoim największym sekretem? Mów. Jeden z sekretów już wyszedł. Rzucam okiem na Santiago. Ja nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś trupy w szafie. Tego, co się orientuje, Luana tak widać, że jest bardzo mocno nieswoja i że się boi. I to jest innego rodzaju strach niż jeszcze przed chwilą. Ona tak patrzy na każdy z was i mówi, z tego, co się orientuje, to... Coś takiego nazywa się próbą prawdy. Poczekaj. Mówi to do Luany, tak jakby... Myślę, że Magnolia zna go na tyle, żeby widzieć, że on po prostu chciał również, żeby ona czegoś nie powiedziała. Czyli jedno z nas musi ci powiedzieć swój sekret. Jedno z nas musi ci powiedzieć sekret. A jak to się stanie, ty powiesz nam kierunek, czyli jak słuchać chłopaka, tak? Jesteście jednością. Wszyscy. Czyli jeżeli ta jedność poda jeden sekret, to tak jakby jedność zdradziła sekret, czyli w pewnym sensie jak najbardziej. Jedna osoba wystarczy. Jeden sekret na jedną jedność. Sądzisz, że tak zasłużycie? Możemy sprawdzić. Taką składamy ofertę. Możemy się targować. Duchy zawsze kłamią. Skoro kłamią, to nie jestem duchem. No właśnie, tym bardziej nie wiemy, czego po tobie oczekiwać. I tutaj dowiemy się już niebawem, czego oczekiwać po naszym gospodarzu. Bo, moi drodzy, wrócimy do tego już w następnym odcinku. Dziękujemy za ten. Zapraszamy już za tydzień. Mamy nadzieję, że bawicie się dobrze i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć. Dzięki. I choć nie było mnie z nimi, to jako głos Zofu zapraszam na kolejny odcinek Secretos de Eldorado już za tydzień.